sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Panie Marcinie, już wiemy, że nie w każdej hali gra się identycznie. Na przykład na Narodowym był ten brak punktów odniesienia. Jakby pan miał porównać grę na tej hali i na hali w Łodzi, gdzie za chwilę zagracie. Są jakieś duże różnice? Różnice są, tak. Hala tutaj we Wrocławiu jest, żeby też nie obrazić Łodzi, ta jest bardziej przyjemniejsza do grania. Tutaj łatwiej się gra. Nie przytłacza jej wielkość, a w Łodzi czasami odległości powodują pewien dyskomfort, ale niewielki. Jakby pan ocenił, jak do tej pory, wasz występ na mistrzostwach? No można go tylko ocenić pozytywnie. Wygrywamy, zgarniamy tyle punktów, ile się da. Jest bardzo dobrze, ale tak naprawdę to chyba już od dzisiaj zaczyna się prawdziwy turniej, prawdziwe Mistrzostwa Świata. Zapewne przyglądacie się już swoim przyszłym rywalom, z którym, no, z wszystkimi w zasadzie już graliście, z którymi, wydaje się panu, będzie wam się grać może trochę lepiej, a którzy są mniej wygodni. Na pewno w kolejnej fazie będzie dwóch groźnych przeciwników, Iran, Francja, i oni będą najgroźniejsi. To na tę chwilę mogę powiedzieć, ale my koncentrujemy się na naszym najbliższym przeciwniku, dlatego nie rozpatrywaliśmy jeszcze gry żadnego innego zespołu. Iran to jest drużyna, która właśnie... Uważa pan, że Iran jest tą drużyną, która jakby dołączyła obecnie do ścisłej czołówki, możemy już tak powiedzieć? Tak, Iran udowodnił to swoją grą w Lidze Światowej, awansem do turnieju finałowego. I tam został na nich trochę wylany kubeł zimnej wody i z tego co widzę, przez to bardziej dojrzeli, wyciągnęli wnioski i już nie popełniają tych samych błędów, które robili podczas tegoż finału. Dlatego oni są bardzo, ale to bardzo groźnym przeciwnikiem. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.